Bardzo serdecznie Was witam w środę 15 grudnia dwoma tekstami. Pierwszy ze Starego Testamentu, Księga Jeremiasza, rozdział 30. Tak mówi Pan, Twój cios jest dotkliwy, Twoja rana jest nieuleczalna, spowoduje, że zabliźnią się Twoje rany i uleczę Cię z Twoich ciosów. I drugi to pierwszy list Piotra, to już Nowy Testament, rozdział 2, gdzie jest napisane krótko, Jego sińce uleczyły Was. Drodzy, chciałem znaleźć miejsce w ringu, tutaj gdzieś w okolicach Pszczyny, ale nie ma takiego miejsca. Dlatego zacznę dzisiejsze rozważanie od słowa Let's get ready to the rumble, a więc rozpocznijmy walkę. Runda pierwsza. Czasy Starego Testamentu. Bóg, który pokazuje swą wielkość i swój majestat i zachęca swój lud wybrany do posłuszeństwa, przeżywa wiele razy zawód ze strony ludzi. Musi okazać sprawiedliwość i Jeremiasz o tym pisze wielokrotnie, szczególnie w kontekście niewoli babilońskiej, że Pan Bóg ze względu na swoją sprawiedliwość tak dotkliwe ciosy zadał Izraelitom. Ich rana pozornie jest nieuleczalna, ale w końcu Bóg, widząc ludzką słabość i taką skłonność do grzechu, mówi dalej kilka wersetów, spowoduje, że jednak zabliźnią się Twoje rany i uleczę Cię z Twoich ciosów. Bóg to zrobił tam wtedy dla Izraelitów, ale z drugiej strony zapowiedział również, że przyjdzie zabliźnienie ran i uleczenie. W ten sposób skończyła się runda pierwsza. Do drugiej rundy zaprosił nas Pan Bóg w Betlejem, gdy Jego Syn Jezus Chrystus przyszedł na świat, a potem chodził po ziemi opowiadając o Królestwie Bożym i w końcu dając się pozornie pokonać człowiekowi. Tam wtedy w Wielki Piątek wiele osób wznosiło swoje ręce w geście triumfu, że oto pokonali Bożego Syna, w którego wielu z nich nie wierzyło zresztą. Ale tak naprawdę sam Piotr, który na własnym życiu doświadczył wielkiego Bożego miłosierdzia, opowiada, Jego sińce uleczyły Was, Jego rany, Jego krew przyniosła odkupienie i pojednanie z Bogiem. Przyniosła taki moment, kiedy skończyły się pozory, kiedy Bóg w Chrystusie wstał z martwych w Wielkanoc i pokazał, że to On triumfuje i że to On jest Panem życia i śmierci, naszych sił i naszych słabości, naszego wczoraj, dzisiaj i jutro. I zachęca świat do walki w Jego imieniu, po to, aby ludzie uznali Jego panowanie. Runda trzecia. To ten obraz za mną. Obraz, który dla mnie jest przedmiotem i podmiotem walki. Nie tylko w kontekście zewnętrznym, gdy trzeba walczyć o pieniądze, o dofinansowania, o firmy, które wyremontują Kościół od zewnątrz i od wewnątrz, ale przede wszystkim jest to walka duchowa. W modlitwie o mnie i o moich parafian, ale także w swojej duszpasterskiej pracy i kaznodziejskiej, w jakiejkolwiek działalności, którą podejmuję na rzecz mojego Kościoła, tutaj w Pszczynie i też w Studzionce, po to, aby pokazać ludziom, że nawet jeśli walczą z Bogiem z powodu różnych doświadczeń albo ulegają Mu, to rzeczywiście warto uznać Jego wielkość i Jego majestat, być Mu posłusznym i pokornie iść za Nim tym szlakiem, który On wyznacza, bo to jest najlepszy szlak. Oto moja walka. A Twoja? Chcę zachęcić Ciebie, bracie, siostro, który być może walczysz z Bogiem, a może zrezygnowałeś całkowicie z walki, jakiejkolwiek, bo uznałeś, że nie ma już więcej sensu walczyć, czy to o siebie, czy o swoich bliskich. Piotr zapewnia, i to jest stale aktualne, sińce Chrystusa, Jego krew leczy nas, przynosi ukojenie i przynosi takie pokrzepienie, że Pan Bóg stale wychodzi ku nam, grzesznym ludziom, aby nas leczyć, podnosić, podpierać i dawać moc do zwycięstwa, do pójścia dalej, do toczenia walki ze złem, które jest wokół nas. Pomyśl dziś,
czy walczysz i o co walczysz. Amen. Pomodlimy się. Dobry Panie, dzięki za nowy dzień, dzięki za czas Adwentu i dzięki za to, że choć my niejednokrotnie walczymy z Tobą w taki bardzo ludzki sposób, to Ty to, Panie, wszystko przyjmujesz na swoje barki z wielką wyrozumiałością i życzliwością i dalej okazujesz nam swoje miłosierdzie i łaskę, gdy doświadczamy Twojego prowadzenia i uznajemy, że my zawsze jesteśmy na przegranej pozycji względem Ciebie, bo Ty zawsze jesteś silniejszy, wiesz lepiej i chcesz nas w posłuszeństwie Tobie prowadzić. Oddajemy się pod Twoją ojcowską dłoń, także i na ten dzisiejszy dzień, przez Pana Jezusa Chrystusa, którego sińce uleczyły nas, bo poświęcił siebie, abyśmy my mogli żyć. Amen. Z Panem Bogiem.